Piratem to może być każdy. Tak mówisz? Też tak uważam. Wy też możecie zostać piratami i to naprawdę taki prosty, banalny sposób, który mało już teraz kto pamięta. A do tego potrzebna wam jest kartka papieru. Taka zwykła, najzwyczajniejsza, którą należy podzielić na pół. Tą kartkę dzielimy jeszcze raz na pół. I teraz to, co podzieliliśmy na pół, otwieramy. Powstanie nam tutaj taka linia, taka kreska. I do tej linii, pamiętajcie, żeby to, co jest wolne, takie kartki, były skierowane w waszą stronę. I teraz do tej linii, którą zrobiliśmy, robimy taki trójkącik. W ten sposób. I taki trójkącik robimy jeszcze po drugiej stronie. Kiedy już mamy te trójkąciki, teraz wolną krawędź nachylamy do naszych trójkącików. Hop. Taki prosto. I odwracamy. I po drugiej stronie będzie to samo. Hop. Efekt finalny. Teraz kolejnym ruchem będzie zagięcie tych naszych rożków. Żeby to jakoś przypominało tą czapeczkę. Hop. Hop. I z drugiej strony to samo. Hop. I hop. Żeby nam to tak nie latało, polecam wziąć klej i po prostu to podkleić. Po jednej stronie. Nasza czapka piracka gotowa. To jest tylko propozycja i baza wyjściowa. Ale można zrobić, trochę ją zmodyfikować. To jest moja propozycja. Ja dodałam piórka. Dodałam jeszcze jedno dodatkowe zagięcie. Dodałam taki materiał falbankowy. Możecie dodać guziki, jakieś kolorowe koraliki, pomalować, pokolorować. To od was zależy, jakim będziecie piratami. Ahoj!